No i jesteśmy u siebie, proszę Państwa. Ja mówię, że tutaj w Polsce jest mało psychologii. Ludzie są jacyś tacy mało domyślni, mało inteligentni. No teraz taki jeden pyta się, co to znaczy angielskie słowo Eden? No to jeżeli w ten sposób się pyta, to znaczy, że chciałby udać nauczyciela. U nas pani Basia Sikorska, wspaniała germanistka, jak ktoś taki wyskakiwał z pytaniem, no bo wiecie Państwo, Polaczki pytania zadają. Mówi, proszę do słownika, bardzo proszę do słownika. Dlaczego? Dlatego, bo jeżeli ludzie, to tak mówię z psychologicznego punktu widzenia, szukają takich słów albo pytają się o słowa, które są wyrwane z kontekstu sytuacyjnego, no to takich pytań to bez końca, pełno, prawda? Także widzicie Państwo, pytanie, a pytanie to jest różnica. No i pani Basia Sikorska mówi, proszę do słownika. Także proszę Państwa, Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. No, Szeligowska, Bemowo, Wola, Wiertnicza, Drzewo Rytników itp. No to są typowo polskie ulice. Nawet jeszcze mogę dodać ulica Ostrobramska. Ulica Ostrobramska. No i gdzie jest taka ulica Ostrobramska, jak nie tu w Warszawie, jak nie tu w Polsce? Proszę Państwa, no, słowo raj to jest typowe angielskie słowo paradise, a w języku polskim mamy paradyż, stare słowo. Paradyż jako raj. Paradise, paradise. No i jest takie po angielsku, ale on jako Polak, Zbynio, pyta się i tak ciągle udaje kogoś mądrzejszego niż jest. No, niż ten sołtys Mareczek z Berdyczowa. I mówi, jakie jest angielskie słowo Eden? No to proszę Państwa, bez przesady. Nawet w języku angielskim nie ma takiej litery E. Bo E, jak napiszesz, to po angielsku trzeba byłoby przeczytać I. No, także proszę Państwa, o czym a czytamy jako E zwykle. O czym my tu będziemy gadać? Ten, kto nie zna języka, zwykle o to się pyta. I dlatego mówię, że u nas jak ja chodziłam na język niemiecki do pani Basi Sikorskiej, no chyba lepszej nauczycielki to nie znajdziesz ze świecą tutaj w Polsce. Polska jest pomiędzy Rosją i Niemcami, a Anglia to nawet nie dotyka do Polski, ale jest na północy, po lewej stronie, prawda, na północnym zachodzie. Także proszę Państwa, proszę nie zadawać takich głupich pytań, bo słowa są w słowniku. Macie słownik i możecie sobie szukać. Także widzicie Państwo, tutaj kilka błędów się popełnia, jeżeli takie tego typu pytania się zadaje. Są to zawsze słówka wyrwane z kontekstu. Pozakontekstowe są to słówka. No. Natomiast ci, którzy się uczą na przykład francuskiego, ludzie starej daty, nie mogą zrozumieć, że właściwie, jeżeli mamy słowa w kontekście, to one mają największą wartość. Słowa w kontekście. No i był taki kurs avec plaisir. Avec plaisir. Także proszę Państwa, avec plaisir, co to znaczy? No idą na obiad, ale ja widzę, że to niektórzy to jeszcze tutaj do piątej będą normalnie orać, tyrać, jako pracoholicy, myśląc, że jak ma te 15 zł za godzinę, czy może 20, bo to na koparce to miał 20 zł, a ci to mogą mieć po 15, no różnie. No to jak sobie tak potyrają, to dorobią, no ale godzina, no to jest i 15 zł, tyle co nic, a godzina to długo, dużo. No. Także proszę Państwa, w Polsce jest mało psychologii. Wracając jeszcze do tego kursu Avec Plaisir, pani profesor Karpińska mówiła jednej takiej
No nie starej kobiecie, ale stara data. Mówi, proszę pani, jest film puszczany i my musimy wyłapywać te słowa, co oni mówią, jaka jest mimika twarzy, jakie są gesty. Bo ja nie będę pisała wołami, jak ona sobie, ta kobieta starej daty, życzyła na tablicy. Proszę pisać wołami. No to, że ona będzie pisała wołami na tablicy, to wtedy ona zapamięta. Proszę pani, nie! Bo te słowa, gdybym je pisała wołami na tablicy, to one będą bez kontekstu i pani, tym bardziej jak starszy człowiek, jako starszy człowiek pani tego nie zapamięta. Także wiecie państwo, są tacy ludzie, którzy no, mają w głowie po prostu nie po kolei. Nie po kolei. Nie rozumieją nowej dydaktyki, nowej praktyki, nowej psychologii, uczenia, że jeżeli puszczamy avec plaisir, taki kurs już teraz, na pewno on jest stary i są nowsze, no ale metodyka ta sama, przecież może być jeszcze ulepszana, że najpierw oglądamy film i trzeba wykoncypować, trzeba domyślić się, trzeba dojść samemu, no, drogą wysiłku, na drodze wysiłku. No niestety, proszę państwa, nie można tak podane na tacy, bo jeżeli to jest podane na tacy, a jeszcze kobiecie już starszej, no to ona musi pomyśleć trochę. Uczenie się to jest myślenie. Nie można tak opodawać sobie. Owszem, jeżeli śpiewamy piosenki, to my to lubimy, to my dzięki melodii, dzięki rytmowi, dzięki różnym rzeczom dane słowo zapamiętamy w czym? W kontekście sytuacyjnym. No mówię, tempo, melodia, a tutaj Polakom wpuszczają melodie żydowskie, proszę państwa, że Polacy no nie mogą tego zaakceptować, jakoś tak Polacy nie mogą tego przyjąć, w sensie, że no, idą. No. Żydowskie melodie są okropne. Są takie jakby to była poezja monotonna. No to przecież im to, tym tutaj Polakom, katolikom przypomina kościół monotonna, a oni do kościoła iść nie chcą. I taka robota imieniny kota. Także proszę państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, podkreślamy raz jeszcze, że ludzie się kłócą niepotrzebnie, się awanturują i tracą też no, przyjaciół. Tracą przyjaciół, tracą pracownika, tracą pracowników. I tak tutaj było, że tak. Stasio uciekł. Stasio uciekł. No tak, no bo ten katolik i ten katolik, ale żeby to byli ludzie, którzy są mądrzy, inteligentni i mogą się jakoś dogadać, to może prędzej. No, tutaj taki facecik śmieszny chodzi, taki fajny ten facecik. No, także proszę państwa, Londyn tu nie jest, Anglia tu nie jest i nie wiem po co pytać się o słowa angielskie, używając polskich. No to przecież wiadomo, że to Polak się pyta. No, a po co Polak udaje Anglika? Tak zawsze jest, że mówię, że im Ameryka w głowie, nie? Co jeszcze? Im Anglia w głowie. Co jeszcze? Tu jeden popatrzył się w niebo, taki dumny. No tak, może się popatrzeć, bo jeszcze nawet jest na co. Jak te żurawie chodzą, jeden i drugi, może się popatrzeć. Także proszę państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, proszę być razem, to wtedy jakoś tak dojdziemy do porozumienia. Także dzisiaj mamy już ten 21, jutro 22, wczoraj był 20 i Stasio uciekł, tego Rysia nie ma i nie wiadomo, czy do pracy przyjdzie i ten Zbynio będzie musiał przyjść sam i będzie pilnował budowy, bo się wszyscy mu pourywają, chyba że ten były strażak warszawski, polski, lewartowski zostanie. No to, ale Bynio będzie musiał być i na zmianę, tak.
No, mogę mu takiego SMS-a napisać. I on się ciągle złości, on się ciągle złości. No jeżeli on się złości, to powinien studiować psychologię. Tak jak ja mówię, że Polakom potrzebna jest psychologia jako przedmiot obowiązkowy, może w technikum, może w liceum, bo ja widzę, że ludzie czegoś takiego nie mają. Nie mają. Jak się facet dowiedział, że jest taki przedmiot jak psychologia pracy, to się bardzo zdziwił. Zdziwił się facet, że jest taki przedmiot psychologia pracy. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio TOK FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. No i jeszcze ten Sobieszek, stary kawaler. No to ja mówię, Byniu, słuchaj. No to na zawał serca ty sam nie umrzesz, tylko możesz z tym Sobieszkiem jeszcze umrzesz w duecie na zawał serca. Dlaczego? Dlatego, że on jest stary kawaler, w kółko to samo powtarza, a zapomnieć nie może, przejść do nowego tematu nie może, bo jemu coś się w głowie pokręciło. No przepraszam bardzo, czy on musi wszystko wiedzieć, prawda? Czy główny kierownik musi wszystko wiedzieć? No nie musi. No. Także proszę Państwa, no, co i dzwoni, co i dzwoni, co i dzwoni. Dzwoni do Zaleskiego, bo Zaleski jest winny, proszę Państwa, pieniądze, 72 złote. Do Zaleskiego dzwoni i po prostu się nie mogą odczepić. To są takie firmy tutaj w Warszawie, które biorą na lichwę, na procent i to dość duży. Ja bym się wcale nie zdziwiła, żeby po prostu skasowali tę lichwę i że trzeba ludziom oddać to, co oni wypłacili, bez żadnego procenta. Pożyczasz pieniążki, no to tyle dostaniesz z powrotem, a to chcę jedną drugą więcej. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio TOK FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra, jest to jakaś straszna głupota. No, także proszę być w kontakcie, proszę być z nami i dzwonić, rozmawiać, to my wtedy zasugerujemy coś, podrzucimy Państwu jakieś słowa z psychologii, żebyście się tak nie denerwowali, bo tak, jest Boże Narodzenie, jest Wielkanoc, są imieniny, urodziny, jest bierzmowanie, jest komunia i wszędzie wy chlacie wódkę, pijecie wódkę, a ksiądz mówi nie. Pomimo, że ksiądz mówi, żeby nie pić tej wódki, to wy pijecie. I po prostu, no, straszne problemy potem się robią, że jeżeli syn zabija ojca, ojciec zabija syna podczas świąt wielkanocnych, no to jest jakieś nieporozumienie, ale rzeczywiście tego jest pełno. Także proszę Państwa, jeżeli na trzeźwo człowiek jest psychologicznie tabula rasa, to dlaczego miałby być po pijaku? Tym bardziej po pijaku będzie psychiczny, chwyci za nóż, za co, jak mareczek, za tasak, bo człowiek nieobyty, no, ja wiem, że czasem artysta może być nieobyty, no, ale po prostu artysta się nie będzie kłócił o jakieś głupoty, o 5 zł. Artyści, my jesteśmy bogate kobity. My nie potrzebujemy się kłócić i zażynać się z powodu 2, 3, 4, 5 zł. Albo wsadzili tego, czy chcieli wsadzić do więzienia, do aresztu, wsadzili tego chłopca niepełnosprawnego na krótko za batonik czekoladowy. No, nawet chcieli straszne nieprzyjemności, proszę Państwa, zrobić temu policjantowi. Jak on się tam nazywał, co nawet nagrodę dostał i był w Muzeum POLIN na nagrodach Anny Laszuk, bo on wcześniej dostał nagrodę. Za co? Za to, że za dziecko zapłacił 40 zł, żeby nie szedł gdzieś tam, nie wiem, na dobę, na 2, na 3 doby do aresztu, do więzienia. No. Bo tutaj, wiecie Państwo, nic nikogo nie obchodzi, jest straszna bieda. Ludzie mają pieniądze w bankach ulokowane, ale powiedzą, że nie mają złotówki. Ale
to nie tak, że sobie tylko powiedzą, że nie mają złotówki. W kontekście sytuacyjnym, jeżeli taki chłopczyk czy ktoś siedzi w areszcie i go nie wykupi, bo nikogo to nie interesuje, a jeszcze miałby stracić jakieś pieniądze, to tym bardziej nie. To jest takie zadufanie w sobie i głowa w chmurach, tak jak tu jeden wychodził, szedł, o już idą, niech idą, jeden z pałką, drugi z dzidą, niech spływają, jadą, idą. Także proszę Państwa, buziaczki, no i że proszę jeść kaczki, gdy nadaje nasze radio. No to KFM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. To KFM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra.